Cześć, tu Karolina Pytlarz. Dzisiaj chciałam Wam pokazać journal, jaki wykonałam z kolekcji Craft O'Clock, z kolekcji Dream Shadow, Cień Marzeń. Zamykany jest na gumkę. Tutaj z boku zrobiłam na sznurki te poszczególne sekcje. Właśnie zabezpieczyłam tutaj sznurkami, tutaj dodatkowo taka kokardka właśnie w tak kontrastującym niebieskim takim mocnym kolorze i tutaj zawiesiłam kilka metalowych dodatków i otwieramy. Aha, tutaj jeszcze okładkę zrobiłam z papieru z kolekcji. To tutaj ma wysokość 15 cm. I posmarowałam to klejem, taką wymieszany klej z wodą, żeby właśnie dobrze wszystko się przykleiło. Posypałam liściami herbaty, tutaj jest też trawa jakaś. Takie zasuszone kwiatuszki i takie właśnie powycinane skrapki, różne ramki i takie klipsy, nawet właśnie pióro, jako że notujemy w tym journalu. I po otwarciu zrobiłam takie właśnie mniejsze takie karty na jakieś takie mniejsze zapiski. Tutaj to wszystko są dodatki właśnie do tej kolekcji, które powycinałam. Takie tagi malutkie, ozdobne. I każdą sekcję owinęłam właśnie też papierem z kolekcji. I tutaj właśnie ten motyw ważki chciałam, żeby się przewijał w tym journalu. Tutaj są właśnie takie te skrapki, które mi zostały, tutaj sobie właśnie wykorzystałam też dodatkowo. I właśnie to tak trochę gorzej widać, ale to są takie serduszka też właśnie z tych środków, z tych klipsów. I tutaj też ozdobiłam tymi ramkami. I jako, że właśnie całość jest utrzymana w różowo-niebieskim takim kolorze, trochę postarzone też tutaj jest, to postemplowałam też papier niebieskim, różowym i brązowym tuszem. Tutaj też są takie zawijaski, tak jak właśnie na tej kolekcji. Nie każdą stronę, tak jak mi się trafiło. I niektóre strony są właśnie pozawijane, żeby właśnie na jakieś, jeżeli jest coś więcej do zapisania, to można sobie też właśnie więcej zapisać, czy właśnie jakąś sekretną taką wiadomość, którą niekoniecznie chcemy, żeby ktoś łatwo odczytał, to możemy właśnie z tej strony sobie zapisać. I tutaj są niebieskie, różowe i takie delikatnie fioletowe strony, właśnie postemplowane. Tutaj na środku zrobiłam taką kieszonkę, tak? No, kieszonka. Ona się rusza tak w górę i w dół. Taki, nic to nie daje, po prostu taki bajer. A całość można wyciągnąć i po zapisaniu włożyć sobie nowe strony. Z tej strony wycięłam też wykrojnikiem i wszędzie włożony jest właśnie ten papier. Ten papier ja kolorowałam pudrami z 13 Arts. To są kolor Glow z 13 Arts. Właśnie te trzy kolory. Tam niektóre właśnie, żeby jakiś kolor uzyskać, też sobie mieszałam. No i właśnie te klipsy tak gdzieniegdzie dla ozdoby przyklejałam. I tutaj jest też kieszonka z takimi jakby resztkami, które zostały mi po odcięciu tych stron. Oraz też resztki z tych ramek, te środki,
które mi zostały, też może na jakieś mniejsze zapiski, które chcemy mieć pod ręką, wiedzieć gdzie są, a niekoniecznie szukać w tych stronach, które tutaj są. Tutaj właśnie ozdobiłam, wszystko postarzyłam tuszem brązowym i tutaj też są właśnie takie mniejsze były tagi do powycinania, więc ja to wszystko tutaj tak właśnie dla ozdoby włożyłam. I tutaj zrobiłam też tak dodatkowo takie kieszonki. Też można sobie coś tam włożyć. Tutaj te mniejsze tagi. Tutaj dla ozdoby książka. I tutaj też środek, czyli też to się będzie nam ruszać. To są też takie a la washi tape, właśnie wycięte z tej kolekcji. A tutaj też mniejsze mamy karteczki. I to właśnie wszystko można wyciągnąć i włożyć sobie nowe po zapisaniu tych kart. Tutaj też mamy mniejsze karteczki do zapisania. I tutaj to samo. Trochę ozdób, do stemplowania właśnie. Aha, i ten papier jest kolorowany tymi Color Glow, a ten jest pieczony właśnie z liśćmi, jakieś takie kwiatki, trawy, dlatego on jest taki, ma takie żółte kolory, bo tutaj chyba były właśnie jakieś żółte kwiatuszki, ostatnio zbierałam i sobie po prostu go ugotowałam i wysuszyłam w piekarniku. I tutaj właśnie następna sekcja, też taka kolorowa. I tutaj są kieszonki w ten sposób, w poziomie wyciągane. I na środku tym razem taka jakby półotwarta kieszonka, też się rusza. I też są karty, znaczy jest papier i tak z kolekcji. Tak, i na końcu też mamy taką ramkę ozdobną i parę tagów. Tutaj bigowałam jakby przed klejeniem, żeby właśnie lepiej się zaginało. No i tak to wygląda. Ja bardzo lubię właśnie takie, polubiłam robić takie żurnale w tamtym roku. No i właśnie przede wszystkim ten sposób właśnie naklejania tych granulek, tej herbaty, czy właśnie jakiejś trawki. Można też całe suszone kwiatki w ten sposób przykleić. Też pewnie dałoby radę. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy Wam się podoba takie coś i czy chcielibyście właśnie zobaczyć tutorial, to wtedy nagram dokładnie jak to robię. Na moim kanale też znajdziecie jakby tutorial na to, ale mogę to właśnie wykonać jeszcze raz z Wami. Nie ma problemu. Także dajcie znać. No i zapraszam na zakupy do Świata Pasji i do następnego razu. Cześć!